Szczur na otwarcie kanału, co jest naszym mówimy. Najgorsze jest to, że ja tak wychodzi, nawet się nie ubieram na całym światło, ale dzisiaj akurat się tak zdarzyło, więc ten pan w garniturze to ja niestety. Postanowiłem wam trochę powiedzieć o tym, co zrobić, zanim podpiszecie z kimkolwiek umowę, bo może być moment, że dojdziecie do sytuacji w rozwoju swojej firmy, jeżeli ją tworzycie albo już macie, że będziecie chcieli mieć wspólnika. Tym wspólnikiem może być fundusz, może być, nie wiem, wujek, ciocia, może być kolega z wojska i tak dalej. Jeżeli ktoś wam daje pieniądze, to pewnie najczęściej tą współpracę trzeba wtedy już jakoś w jakiś sposób sformalizować, nie? No bo to, no bo tak jest po prostu. I chciałem wam dzisiaj w czterech zdaniach powiedzieć może o tym, jak my do tego podchodzimy. No i nie ma lepszego miejsca, żeby mówić o trudnych negocjacjach z inwestorem, bo nie wiem, czy wiecie, ale jedna z firm, która się tutaj mieści, się kiedyś z nami nie dogadała na etapie umowy. Bardzo mi przykro z tej cicho bądź. To jest quiz, jaka to jest firma. Wszyscy wiedzą. Dobra, to jest ostatni slajd, który chcę wam powiedzieć, więc ja będę mówił 15 minut, tak jak miałem. Więc są trzy rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę, jak się z kimś dogadujecie. Prawda? Pierwsza rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, to jest wycena spółki, czyli udziału. Czyli jak się z kimś próbujecie dogadać, to musicie powiedzieć, no dobra, zainwestujesz we mnie te pieniądze, ale ile udziałów ci muszę oddać? Nie? No to jest zawsze taka rozmowa i takie pytanie. I wbrew pozorom to się wiąże z wyceną, co tłumaczę, dlaczego się wiąże z wyceną. No bo jeżeli przyjmijmy, że ktoś wam daje 100 tysięcy złotych, to ile udziałów za to oddajecie? I przyjmijmy, że za te 100 tysięcy złotych hipotetycznie oddajecie mu połowę swojej firmy, to oznacza, że po włożeniu tych pieniędzy wasza firma jest warta 200 tysięcy złotych, tak? Tak jest. Prosta matematyka. Jeżeli rozmawiamy o startupie czy o firmie, której nie ma, to ona nie ma metod wyceny tej firmy. Nie ma metod wyceny i uważam, że powinno się przyjmować. Znaczy są, ale one są bez sensu. Znaczy w sensie takim, że wycenia się na przykład tam przyszłymi zyskami czy przyszłymi przepływami pieniężnymi. A ja się zawsze śmieję, że każdy startup, który do nas przychodzi, to w trzecim roku jest po prostu bogaty. W trzecim roku każdy jest po prostu mniej więcej rozmiaru Interi najmniej. Ale do tego trzeciego roku mało który jest w stanie dotrzeć, także to jest ten problem. W związku z tym moim zdaniem na polskim rynku rozsądna wycena startupu pierwsza po włożeniu do niego pieniędzy to jest między 500 a milion, moim zdaniem. Przy dobrej firmie, nie PowerPoincie, przy jakimś prototypie, ja uważam, że to jest fair i na tym się da zarobić. Tak? A i teraz, dlaczego dla funduszu ta wycena jest ważna? Bo fundusz, niezależnie od tego, ile wam daje pieniędzy, mówi, dobra, ja im dałem te pieniądze po wycenie 500 tysięcy złotych na przykład. Czyli dałem im 100 tysięcy złotych i objąłem za to 20% udziałów ich firmy. Bo teraz fundusz myśli tak, ile będzie musiała być warta ta firma w przyszłości, żeby ja na tym zarobił. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wam daje ci pieniądze po wycenie 500 tysięcy złotych, to oznacza, że on będzie chciał, żeby ta spółka była warta przynajmniej milion, półtora, dwa, trzy, a najchętniej 50. No i teraz musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, ile jest takich firm wokół was wartych tyle i dlaczego fundusze tak bardzo negocjują ten początek, żeby tego nie było za dużo. Bo im bardziej jest na początku mniejsza wartość, tym jest większa szansa, że my na swoich pieniądzach nie stracimy. Jak się zapytacie, jak jest w speedupie, to nasz średni poziom udziałów jest poniżej 50%. Jest kilka spółek, które mamy większość, ale w większości nie mamy większości. A minimum? Minimum mamy 20%. To tylko Agnieszczak tak dobrze negocjował. Dlatego powiem szczerze, tylko dlatego, że to był Rafał. Tak? Jakby to był ktoś inny, kto nie miał... Ktoś, bo mówić o to gąsie, wyszły się źle, nie? Tak? No ale że był Rafał, no to...
Nie, to też jest element wyceny, tak? Jak przychodzi ktoś, kogo nie znam, kto nigdy nic nie zrobił, to z ryzykiem. Wycena się zawsze wiąże z ryzykiem, tak? I też lubię te przykłady, jak dajecie często gdzieś tam, że a w Stanach to ten. No dobrze, on zrobił 3 inne firmy i na nim zarobiło 50 innych ludzi 100 milionów dolarów. To kolejno mu dadzą po horrendalnej wycenie, bo już ktoś z nim zarobił, tak? My zagadacie, jak robicie to po raz pierwszy, no niestety wszyscy musimy zaakceptować to, że ryzyko jest większe. Taka jeszcze jedna uwaga, jak szukacie pieniędzy, to im później pójdziecie do inwestora, tym lepiej. Tak długo ciągnijcie, jak się da samemu. Dlaczego? Dlatego, że dla inwestora to jest mniejsze ryzyko, dostaniecie lepszą wycenę. To jest tak, jak w banku trochę działa, co pozornie jest bez sensu, znaczy, że klient, który jest ma gorszy standing, ma gorszą wycenę, dostanie gorsze warunki kredytu niż ten, co ma dobry standing, prawda? Teoretycznie będzie odwrotnie, nie? No bo jeszcze dobijamy tego, co ma gorszy, ale w ten sposób to ryzyko dyskontujemy, tak? I tak samo jest z tą wyceną. Nie? I teraz uwaga, trudny temat, prawa korporacyjne tak zwane. Jak fundusz inwestuje, to zawsze inwestuje w spółkę kapitałową. Czyli to nie może być wasza działalność, nie może być spółka cywilna, czyli my nigdy tego nie robimy. To musi być spółka kapitałowa i tam oparta o kodeks handlowy, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Spółka akcyjną się rzadko stosuje, bo są skomplikowane procedury, no ale przeważnie są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I teraz byłoby dobrze, gdybyście rozmawiali, żebyście w ogóle skumali bazę, o co w tym wszystkim chodzi, jak to działa, tak? Że spółka ma swój zarząd, znaczy są organy spółki. Musicie ustalić z inwestorem, jak wygląda sprawa organów spółki. Spółka z o.o. ma dwa typy organów. Te, które spółką zarządzają, to jest zarząd. I zarząd odpowiada za spółkę, czyli on nią kieruje na co dzień, jak ktoś jest prezesem, znaczy, że jest w zarządzie. I ma radę nadzorczą, która nadzoruje zarząd, która nie ma wpływu na codzienne działanie spółki, ale może na zarząd odwołać teoretycznie. Tak? Tak w uproszczeniu brzmi prawo. No. Teraz ważna rzecz, którą powinniście zrozumieć, jak się tworzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wy jesteście głównym udziałowcem tej spółki, jesteście w zarządzie, to spółka staje się czym innym niż wy. Znaczy to jest, spółka ma swoją osobowość w tym momencie i dla kogoś, kto prowadzi działalność jednoosobową, wymaga to pewnego zrozumienia na przykład, że jak mam działalność jednoosobową, zarobię w danym miesiącu 10 tysięcy złotych, to mogę te 10 tysięcy złotych w całości wyciągnąć sobie do kieszeni. Dziękuję bardzo. To mogę te 10 tysięcy złotych w całości wyciągnąć sobie do kieszeni i nic się nie dzieje. W spółce z o.o. to nie są wasze pieniądze, są pieniądze spółki. I tak długo jak spółka tego roku nie zamknie, oczywiście to można jakoś, ale w uproszczeniu. Tak długo jak spółka tego roku nie zamknie, to te pieniądze nie są wasze, tylko są spółki i wszystkich wspólników. Mało tego, w myśl polskiego prawa, jako główny wspólnik możecie działać przeciwko spółce na przykład, tak? Czyli że jesteście, nie wiem, macie 90%, a jeżeli prokuratura stwierdzi, że robicie coś przeciwko własnej spółce, to jakby, ale to jest moje, no nic, ale to jest spółka, tak? No więc to jest, to ona jakby staje się obok was. W naszej praktyce jest tak, że nigdy, no bo bardzo, bardzo rzadko jesteśmy w zarządzie, prawie nie chcemy być w zarządzie, natomiast w 99 przypadkach mamy przewagę w Radzie Nadzorczej. Czyli staramy się, żeby było to zbilansowane, czyli my nie rządzimy spółką, ale mamy wentyl w postaci tego, że w tej Radzie Nadzorczej jesteśmy. Teraz zawsze pojawia się ta obawa ze strony, mówiąc po polsku, foundera, czyli ty masz przewagę w Radzie Nadzorczej, czyli możesz mnie wyrzucić w każdej chwili jako zarząd. I teraz powiem tak, że na wczesnym etapie działania spółki, tak długo jak nie jesteście Orlenem, który ma 3000 stacji, nie, i tam rafinerię i wszystko, i brand, to żaden fundusz nie chce wyrzucić zarządu. Tak naprawdę to wiem, że każdy z was myśli, że jest taki, kurde, zły plan, ja tylko o tym myślę całymi dniami, jak was z tego zarządu wyrzucić. Ale tak naprawdę wyrzucenie was zarządu to jest mega porażka. Wyobraźcie sobie, każda z firm, nie wiem, tu jest Filmaster. Ja akurat z Filmastera znam tylko Borysa, ale umiem sobie wyobrazić, że gdyby tego Borysa inwestor tam, niemożliwe pewnie, ale gdyby tam tych wszystkich ludzi, że tam nie mówią, z tego Filmastera wyrzucił, to on nie ma jeszcze dzisiaj na tyle wielkiej bazy klientów, nie ma jeszcze dzisiaj na tyle wielkiej bazy, nie ma takiego brandu i wszystkiego, że tej spółki nie ma po prostu, tak? Więc to jest bardzo defensywne dla nas. Znaczy, wbrew pozorom, wam się to wydaje, że to jest represywne narzędzie, a dla nas to jest bardzo defensywne. I tak naprawdę ja uważam, że w tym pierwszym okresie to my trochę i tak wisimy na waszym pasku. Nie? Bo jak wam się odwidzi, no owszem, my to możemy powierzgać nogami, pokopać, powiedzieć, że to jest skandal i w ogóle, ale spółki nie będzie. Nie? Dwa ważne prawa, które powinniście zwrócić uwagę, które mają trudne angielskie nazwy, to jest drag along i tag along, czyli prawo drag along to jest prawo ciągnięcia. Książkowo to jest dla większościowego właściciela. Polega to na tym, że wyobraźcie sobie, że ktoś ma 60% spółce, no i wreszcie pojawia się ten moment sprzedaży. Nie? Przychodzi ktoś, jakiś inwestor, ale to jest inwestor branżowy. Ten inwestor branżowy mówi, dobra, zrobię z tobą ten deal, ale ja nie chcę mieć nikogo na 30%, nie będę mi tam nikt, kurde, nie będę schodował nikogo. Ja biorę 100% albo koniec.
I w tym momencie inwestor, który posiada takie prawo przyciągania, może poprosić drugą stronę, poprosić grzecznie tak, że ona nie może odmówić właściwie, że musi sprzedać te udziały razem z nim. Uwaga, na takich samych warunkach jak on. Oczywiście dla tej drugiej strony jest to niekomfortowe, no bo się tak może zdarzyć. Jak mogę wam coś doradzić, to zawsze zrównoważcie sobie prawem pierwokupu, czyli że, już to jestem już teraz nie zrozumiał, nie? Ale dobra. Wyobraźcie sobie, że ktoś do was mówi, dobra, to ja chcę, żebyś odkupił te 40%, te wasze 40% na przykład, które wam zostało, i wy zawsze się będziecie bali, co jest normalne, ja też bym się tego bał, że ktoś to wykorzysta do tego, żeby odkupić tą spółkę po niskiej cenie na przykład, tak? Po niższej, niż ona jest naprawdę warta. No to po pierwsze zapewnijcie sobie prawo pierwokupu, że jeżeli ta cena jest rażąco niska, to wy możecie wskazać innego kupca, który na tych samych warunkach odkupi to. Czyli jeżeli serwis jest dużo wart, spółka jest dużo warta i ktoś wam próbuje ją przejąć za bezcen, to na pewno w odpowiednim czasie znajdziecie kogoś, kto tą ofertę przebije i uratujecie tą spółkę. Tak? Drugą taką rzeczą jest tag along, to jest prawo przyłączenia. To na przykład bardzo inwestor lubi wykorzystać, dlatego że czarny scenariusz inwestora jest taki, mówię w tych spółkach na samym początku działania, nie? Że ci founderzy sprzedają ten biznes bez inwestora, a inwestor został bez founderów z wydmuszką. Tak? Jakoś, tak? Więc prawo przyłączenia polega na tym, i my też je zawsze stosujemy, że wy nie możecie sprzedać bez nas. Jeżeli chcecie sprzedać, proszę bardzo, ale wy musicie zawsze przyłączyć nas do tej sprzedaży. To znaczy, że nie możecie, że jeżeli byście chcieli sprzedać bez naszych udziałów, to jest to nieskuteczne. To są dwa takie, powiedziałbym, trudne prawa. I teraz pewnie można by jeszcze długo o tym wszystkim gadać, ale myślę sobie, że jedną rzecz wam chciałem powiedzieć na koniec. Że najważniejsza sprawa jest taka, że niezależnie od tego, co sobie tam nie wymyślacie i nie wpisujecie w te umowy, to naprawdę jest najważniejsza jest chemia. Ja wiem, że to głupio brzmi, tam chemia. I wszyscy o tym mówią, ale jest trochę tak, że niezależnie od tego, co jest napisane w umowie, to obydwie strony, jak będą sobie chciały zrobić źle, to sobie zrobią. Nie takie umowy były obchodzone i nie takie, nikt nie chce kończyć w sądzie. W związku z tym z naszej perspektywy jest tak, że nigdy nie zrobimy interesu z kimś, komu nie ufamy. Czyli nawet jeżeli on chce podpisać wszystkie zapisy umowne, a coś mi nie gra, no to ponieważ część ludzka w naszym biznesie jest tak ważna, to jak coś nam nie gra, to my tego interesu nie robimy po prostu. I powinno tak działać w drugą, w dwie strony. Znaczy, że nie powinniście robić interesu z inwestorem, coś wam nie gra, nie? Bo umowę się wyciąga wyłącznie w złych czasach i umowa jest ostatecznością, a większość sporów pomiędzy udziałowcami wyciąga się na zasadzie umowy. Moje prawo w Radzie Nadzorczej przewagę wykorzystałem raz we wszystkich naszych 20 spółkach, czy raz odwołałem prezesa tylko, i ten prezes będzie z moimi friendami dzisiaj. Czy nie odwołałem go dlatego, że był dobry, nie? Ale do dzisiaj jesteśmy friendami i on jest w Radzie Nadzorczej, jest wszystko fantastyczne. Ale tak naprawdę ta chemia jest najważniejsza, bo naprawdę rzadko się tę umowę wyciąga. Znaczy, rzadko się ktoś chce procesować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak długo nie osiągniecie size'u Allegro z tego tam dealu z 2000 tam któregoś roku, gdzie doszło do poważnego sądu, to ważniejsza jest chemia, jak tylko was namawiam. To niezależnie od tego. A, jeszcze tak jedno tak. Czy są na sali jacyś prawnicy? Teraz obrażę prawników. Dobra, jestem. Nie dopuszczajcie, jak najpóźniej do interesu dopuszczajcie prawników. Znaczy, prawnik ma zapisać wasze ustalenia biznesowe, a nie, broń Boże, wymyślać samą umowę. Bo najgorzej, jak dwie strony mają prawnika, każdy prawnik musi popisać, który jest mądrzejszym prawnikiem. Nie? Znaczy, a jeszcze mu wpiszę to, a ja mu wpiszę to. I się robią tak po prostu, się robią tak kosmiczne umowy, które się nigdy nie da zgrać. Nie? Więc ustalcie biznesowo kilka rzeczy, o których wam powiedziałem, udziały, nadzory, przyciągnięcia, te rzeczy wszystkie, rady nadzorcze, warunki, jak długo możecie być, niech prawnik spisze wasze intencje, a niech on nie negocjuje za was, bo uważam w ogóle, że jak ktoś chce prowadzić biznes i mówi, a ja się umową inwestycyjną nie chcę zajmować spółką, to nie prowadźcie, to znaczy, że nie ma co prowadzić biznesu, to jest też część niestety biznesu, nie? Poza robieniem fajnej rzeczy, trzeba mieć coś porządek w papierach korporacyjnych. W związku z tym, no, nie dajcie się wsadzić w łapy prawników i życzę dobrego piwa. Dziękuję. Tak, ale nie wiem jak. Są jakieś pytania? Dlaczego nie chcecie zarządzić? A, mam jedno pytanie, a jedną prośbę. Jeżeli zadajecie pytanie i chcecie wyjściówkę na Startup Weekend, to mówcie to od razu, że chcecie. A właśnie, bo nie powiedziałem, słuchajcie, bo organizujemy Startup Weekend w Poznaniu. Miałem prośbę, Organizujemy Startup Weekend w Poznaniu 7-9 października. Jeszcze trochę zostało biletów, także zapraszam. Gwarantujesz nocleg? Ale mamy naprawdę dobry deal z hostelem w samym centrum, nie jest to ten. Z ciekawych rzeczy powiem wam tak, że będziemy mieli trzy wykłady, które pewnie cena każdego z nich jest 20 razy większa niż bilet na Startup Weekend.
będzie Aleks Barczewski. Artur, chętnie pomóż mi, jak się nazywa, Chief Happiness Officer. Arlence. Będzie pani też Chief Happiness Officer, jak ktoś jest bardziej zainteresowany, co ona robi. Po tym wykładzie wasze życie nigdy już nie będzie takie same. A o czym jest wykład? O szczęściu. O szczęściu. O tym, co jest najważniejsze. A to my to mamy. Bartek, jeszcze nawiązując do prezentacji, czy w umowie seedowej koszty kapitału sobie gwarantujecie na przykład? Koszt kapitału... Co masz na myśli? Myślę, że nie. To, że kapitał wniesiony musi wzrosnąć o 20% na przykład rocznie. A jak ty mi to zagwarantujesz, co mam na twoim domu? W przypadku exitu jakiegoś tam... Jesteście, nie, my tego nie robimy. Macie preferencje, my tego nie robimy. Mamy tylko preferencje w wypadku. Mamy preferencje. Nie mamy takiego czegoś, ponieważ to jest stosowane. Znaczy, o co Kuba pyta, to jest to, że jeżeli jest exit, tak, na przykład inwestor mówi, jak chce na tym zarobić 20% rocznie. Jeżeli exit jest tam i on nie pozwala wszystkim zarobić 20% rocznie, to inwestor zabiera. Bierze inwestor. My takiego czegoś nie stosujemy, natomiast stosujemy większość. Znaczy, jeżeli to jest wyjście, w ogóle nie ma zysku, na przykład. To my bierzemy całe pieniądze. Znaczy, do czasu naszego. Nasz kapitał ma pierwszeństwo, ale tylko kapitał. Mhm. My tego nie stosujemy, ale stosuje się. Ale nieoprocentowany kapitał. Nieoprocentowany. Tak. Okay. Ale zdarza się. Dlaczego nie chcę być w zarządach? Bo nie jest moją pracą być w zarządach spółek. Rozumiesz, nie? Znaczy, ja zawsze mam nadzieję, a przecież to, że się nie udaje się tak do końca, że zawsze znajdę ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie. No. To jest też kwestia odpowiedzialności. Nie chcę być w zarządzie, tak? Zarząd spółka wierzy. Bycie w zarządzie spółki wiąże się z pewnymi obowiązkami, tak? Bycie w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się też z pewnymi obowiązkami, tak? I ja nie chcę być w tych wszystkich zarządach spółek, na którymi nie mam codziennej pierwszej pracy, poza tym ja nie chcę zarządzać spółką. Ja nie chcę, żeby ktoś miał poczucie, że ja zarządzam jedną spółką, albo że ta spółka ode mnie zależy. No, z drugiej strony się jakaś masz odpowiedź. Mam radę nadzorczą, mam budżet i mam wpisane, że jeżeli coś przekracza budżet, to wymaga akceptacji rady nadzorczej. Bartek, jeszcze jedno pytanie mam takie, bo ty byłeś długie lata przedsiębiorcą i teraz jesteś inwestorem. Ja się nie czuję zły. I to. Ale nie, to pytam. Nie czujesz właśnie, że mógłbyś zrobić parę rzeczy lepiej, wiesz, nie masz takiego niedosytu. Jest startupem przecież. Wiesz co, no czuję tak. Wiesz jak to jest, zawsze jak mam jakieś tam spółki, no zawsze jest u nas taka dyskusja, czy mógł powiedzieć, że on źle robi, czy ma sam się uderzyć, nie? Ale jak się uderzy, to będzie nas bolało finansowo, więc... Ale też wiesz co, ja powiem ci, że niestety ja z wiekiem, kurczę, coraz mi się wydaje, że coraz więcej rzeczy nie wiem niestety, do jakiej myśli dochodzę, więc... To nie jest tak, że ja wszystko wiem. Wiesz co, jak mamy teraz 20 spółek w portfelu, a za chwilę będziemy mieć 30, to ja nawet nie mogę wiedzieć. A po co zakładaliście ten fundusz? Żeby pieniądze zarobić. Tak? Co na początku to było dla pieniędzy, tak. A teraz to jest, myślę, inaczej. My robimy ja robię interesy dla pieniędzy, tak? Ale jest mi bardzo miło, że mogę robić branżę, którą lubię i która jest mi dobrze. No tak, ale można robić inne rzeczy, nie? Wiesz, jaki jest problem, że jak jesteś przedsiębiorcą, to tobie się wydaje, że fundusz to jest łatwy, łatwy biznes, nie? Jak jesteś przedsiębiorcą i ci to wyszło, to myślę, ja teraz znajdę 10 takich, ja nie na mnie, nie, rozumiesz, nie? To tak tobie się wydaje, że tak to będzie działało, nie? Taka trochę naiwność to była, myślę. Po czym to jest trudny biznes. Po czym poznać dobrego inwestora? Po garniturze. Także przychodzi na taką imprezę w garniturze, nie? Po czym, nie wiem. Ja myślę, żebym patrzył, jakie ma inne rzeczy, jakie ma inwestycje. Wiesz, to coraz częściej. Coraz częściej, co zrobił, jakie ma. Są coraz częściej do nas ludzie się przychodzą, czy mogą rozmawiać z innymi naszymi spółkami. No i ja myślę, że ja zawsze pozwalam. No to trzy takie wytypowane, nie? Nie, ja się z 80% naszych spółek lubimy, tak? Z 20, z 10, tak średnio z 10 się już nie lubimy. Ale generalnie można zadzwonić do każdego naszego fundera i większość z nas myślę mówi o nas dobrze, bo nie zdarzyło mi się jeszcze tak, że po tej rozmowie, po tych adresach, które dajemy, ktokolwiek nie chciał z nami pracować. A są jakieś pytania przedsiębiorców, po których wiesz, że już na pewno nie będzie fajnie, że chemii nie ma? To już nie zdradza chyba, nie? Chemii nie jest od pytań, tak? Wiesz co, nie mam takiego jednego. Znaczy, wiesz co, na pewno nie lubię, jak mówię, a dlaczego taką wysokie masz koszty stałe? A wiesz, bo ja mam kredyt, nie? Ja muszę mieć taką pensję. Nie? Co mnie to obchodzi? Znaczy, rozumiesz, trochę jest brutalne to, co mówię, ale jak ktoś tak zaczyna ze mną rozmawiać, to widzę, że kurde, robisz ten startup po to, żeby mieć wysoką pensję od początku i to nie zadziała na przykład. Nie? Znaczy, nie dlatego, że nie uważam, że ktoś może że ktoś nie powinien mieć pensji w startupie, bo ja tak, nie mam takiego podejścia, ale to akurat raz mnie to bardzo zdrażniło. Nie? Że pytam się, dlaczego masz taką wysoką, albo ja mam długi, o, jeszcze taką odpowiedź raz usłyszałem. Nie ma takiego pytania. Wiesz co, to jest,
To jest też, wiesz co, bardzo duża różnica, bo tu jest Arek Hajdu, który wam powie najwięcej, bo on się zajmuje nowymi spółkami najbardziej, ale to jest często tak, że ludzie są bardzo, na przykład niektórzy są bardzo dobrzy w pracy na dokumentach, nie wiem, w tabelach, w mailach, w raportach, po czym przyjeżdża na spotkanie i jest dupa na przykład, nie? Wiesz, i wtedy jest największy problem, nie? Bo co, jeżeli, albo jest super na spotkaniu, a dokumenty są słabe, nie? I teraz nie wiadomo, czy on jest, jak to zadziała. A jak rozliczacie wynagrodzenia founderów? Czy są różne szkoły, tak? Jedni mówią, że negocjuje najlepsze warunki dla siebie, bo wyjdziesz za jakiś czas, tak? Jedni mówią, jedziesz za darmo. Jak nie, u nas founderzy mają wynagrodzenie. Ale nie lubię, jeżeli to jest, wiesz, znaczy to nie jest, tylko nie robisz po to, żeby mieć duże wynagrodzenie, tak? No bo masz udział w tym biznesie, tak? Więc to jest w ogóle jakiś problem, moim zdaniem, na przykład, wiesz... A ile to jest zdrowe wynagrodzenie dla foundera? Średnia krajowa czy poniżej? Nie, jak powyżej średniej krajowej. Średnia krajowa, poniżej średniej krajowej. Powyżej średniej krajowej, ale jaka jest średnia krajowa? Ja myślałem o minimalnej. 3,5. Myślę, że jest taki 3,5, to jest rozsądne, 4, tak. To ja bym się pytanie... Polska. Ja do ciebie pytanie, co sądzisz o takim pomyśle, który ma Hakwoła, nasz inwestor, który mówi, płacimy wam dokładnie tyle, ile zarabialiście w poprzedniej pracy. Bo to jest dla mnie bardzo dziwne, ale tyle sobie płacicie po prostu, ile zarabialiście w poprzedniej pracy. To jest takie niemieckie podejście, bo oni się boją troszkę zrzucać robotę dla startupów. Fajne, wiesz, ale to myślę, że u nas jest też taki problem, że fajne podejście, to wiesz. Wyszło i później mniej, także, ale... Wiesz co, ja na przykład teraz mam bardzo fajną spółkę oglądamy z fajnym gościem, który pracuje teraz gdzieś tam w dużej korporacji, jest wysoko, nie? Nie jestem w stanie po prostu bo się wywrócę, nie? I teraz wiem na przykład, że patrzę na Janka, że w Stanach na przykład ci founderzy dużych startupów zarabiają te duże pieniądze, nie? Tak, to prawda, ale na przykład ze Szwajcarami miałem w poprzedniej spółce mojej miałem problem taki, że tam goście wyciągali średnią krajową, właśnie tak jak mówisz, no i wyszło im na to, że średnia krajowa jest 3,5, więc tak no od tego miejsca chcieli zacząć negocjacje. No, ale mówi, że to jest średnia krajowa dla wszystkich, nie dla informatyków. Nie? U nich nie ma takich kontrastu pomiędzy jakby informatykami, czy tam kod zamiata, czy pisze kod, to jest mniej więcej... Ale to nie jest tak, że mamy jedną cenę dla wszystkich founderów, że różni są ludzie po prostu, jeden potrzebuje tyle i tak dalej. Natomiast ja nie wiem, to źle wygląda, uwierzcie mi, na inwestora, jak widzę, że główną częścią tego budżetu jest wasza pensja, nie? Znaczy, że tak. Wszystko inne jest pościnane, na wszystko inne nie starczy, ale tam pensja jest na bogato. To wiem, że nie jest tego świetnie. To czasem tak działa w przypadku, jeśli goś rzeczywiście miał tam exit do Microsoftu za 100 milionów, to wiadomo, kupuje się tam jego historię. Oczywiście. Dobra, ja mam pytanie, bo ja robiłem jakieś rzeczy wcześniej i teraz zacząłem te wybrane startupy i... Bardzo bardzo utrzymanie motywacji przez cały czas. Nie, ale pamiętajcie, jaki jest problem, bo problem jest taki, że ja patrząc z perspektywy przedsiębiorcy i kiedy wiesz, widzę, jak mijają koło mnie jakieś możliwości, jak ty się może na inne biznesy, tak? Tak, dokładnie. Jak ty się na to zapotrujesz? Tak, jesteś byłeś przedsiębiorcą, jesteś w momencie w funduszu, przychodzą do ciebie biznesy i ty wiesz, widzisz, jak one mogą pójść, wiesz, chciałbyś się zaangażować, chciałbyś zobaczyć. Wiesz, to jest tak, że my mamy kilka takich projektów, nigdy do mnie nie zrobię. No, nie zgodzę się na to. I wiem, że dajcie mi przykład tego tam Dorsey'a, tak, ze Square'a i z Twittera i tak dalej. Nie wiem, ja uważam, że wiesz co, najważniejsze jest zaufanie, nie? Jak pojawia się jakiś problem, że nie idzie w tym biznesie, uwierz mi, wyobraź sobie, że masz jeszcze jeden startup, albo nie wiem, coś robisz, tak? I nie idzie w twoim biznesie. Każdy inwestor będzie myśleć, że kurwa, nie idzie, bo on robi tam gdzie indziej. Na pewno tak jest. I ja mam z tym, mam do burzy zaufanie, tak? Nie chcę tego robić. Jeżeli jesteś executive, jeżeli jesteś w zarządzie i ty o to odpowiadasz, to ja chcę, żeby to było całe twoje życie. Okej, dobra, a z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia człowieka, który pracuje... Nie, patrzałeś, nie wiem, chodziło o to, czy ty jako człowiek pracujący w funduszu, sorry, jakby, jeżeli mniej osób będzie zadawało to pytanie, ale czy ty jako człowiek pracujący w funduszu nie masz takiej czasem chęci, że kurde, ja bym wziął ten biznes i bym zrobił z niego 10 razy więcej niż ten człowiek, który tu siedzi przy stole i zdarza się czasami tak pomyśleć. I masz tą chęć, tak? Że przyjdziesz z niego i powiesz, też i tak mu to powiesz. Tak? Wielu ludzi w funduszu ma taką chęć. Ja mniej szumnie. Nie, co mam wziąć komisję? Rozumiesz, nie? To, że mi się... Nie, ja nie mam, ja mam rzadko takie chęci, wiesz? Ja jestem starodawny, wiesz, ja też, nie to wasze branże.
Żartuję, ale czadno mam taką chęć. Bartek, na ile się angażujecie w te startupy, które w tej chwili macie? Tak, już 20, a już będziecie mieli 30. To jest nadal ten sam zespół wasz, tak? No. Powiedzmy, że ekspertów w różnych dziedzinach. Na ile jesteście w stanie teraz poświęcić jakiś tam czas na no, pomoc im, tak naprawdę osiągnięcia jakichś tam ludzi, tak, firm, miejsc odpowiednich? No ile będzie to, powiedzmy, za jakiś czas, jak będzie tych firm 30? Jesteśmy tak, my też jesteśmy startupem, tak? My to robimy 3 lata, jesteśmy startupem, no nie ma co się oszukiwać, też. Tak? I ja nie wiem, to jest pytanie, które ze wspólnikami ciągle zadajemy, tak? Znaczy, generalnie jest tak, że według mnie to my musimy mieć ludzi, którzy są coraz bardziej samodzielni, bo nie jesteśmy w stanie ich nadzorować, ani zapewnić sobie kasę na ich, znaczy wiesz, utrzymać ludzi, którzy mogą ich nadzorować. Więc to są dwie szkoły. Ja się bardzo angażuję. Jeżdżę na spotkania, wiesz, ja się spotykam, jeżdżę na spotkania biznesowe, pomagam, ułatwiam, bardzo się angażuję. Ale byliśmy kiedyś z Arkiem, kurczę, wiecie co, w Madrycie, na tym tam Tytuan Valley u tych gości. Oni przyprowadzili jakiegoś największego angela z Hiszpanii. Przykład jak mnie się pyta startup, czy możesz mi pomóc, znasz kogoś, my tak, pomogę ci, znam, biorę i dzwonię, nie? A tamten przyszedł taki gość, w ogóle mega groźny w ogóle, i on mówi, że on to po roku daje w ogóle komuś telefon do kogokolwiek. Ja mam tyle, co będę moje kontakty, ale nie, co będę niszczył moje kontakty, nie wiem, jak się zachowasz, zasłuż sobie na moje kontakty, nie? No więc ja uważam, że my się za bardzo angażujemy, że my się wywrócimy, że na dzień dzisiejszy problem jest to, że wiesz, że my się za bardzo angażujemy w to. Tak, za bardzo. A ilu was jest? Takie operacyjne, nie tam wszystkich wspólników, tylko takich operacyjne? Jak ty. Rzeczywiście, że jeżdżą, rozmawiają i próbują jakby... Bo ciebie widać, tak? Tak? ...działalność, no nie? Ja jestem, wiesz... I ciebie jestem, tylko widać. Okej, okay, jestem oficer garnituru, ale konkretnie. Ilu nas jest? Tak. Nas jest pięciu wspólników, ale czterech się angażuje w ten biznes. Czterech jest 20 startupów. Właśnie, to będzie 30, kurczę, no ja w to... Ale osób operacyjnych jest więcej, ale funduszowych prawie jest dużo ludzi. Nas jest w sumie 7 osób, no, które tam... Okej, okay, znaczy okej, okay, pytamy o operacyjne, czyli... 6-7 osób. Zatrudnionych. 6-7 osób, okay. A możesz jeszcze opowiedzieć o biznes modelu, bo dzisiaj dużo było na ten temat. Może wasz biznes model jest, jako... My mamy w tej chwili dwa fundusze. Myśmy wydali ponad 10 milionów prywatnych, własnych, swoich pieniędzy, moich. Na startupy i mamy w tej chwili jedną i kupiliśmy drugą 3-1, czyli inwestujemy z 3-1, tak? Czyli że bierzemy te pieniądze państwowe, bo bez tego byśmy się przypchali już dawno, nie? Znaczy nie starczyłoby nam prywatnych pieniędzy na to, żeby zainwestować. A też wam wypłacają z dużym opóźnieniem? Tak. Czy fundusz polega na tym, że de facto fundusz powinien brać pieniądze zewnętrzne, nie? Znaczy fundusz jest, ja to mówiłem na becie, że ludzie, których znacie i tam czytacie ich blogi, tam Wilson, Feld czy inni, oni też inwestują swoje pieniądze, ale nie dużo, oni zbierają pieniądze z rynku i nimi zarządzają. U nas jeszcze ciężko, no bo nikt nie zarobił na startupach, albo niewielu zarobiło na startupach, tak? Znaczy wiesz, w sensie ludzie zarobili na nieruchomościach, tam nieruchomości wydali na to, a na startupach jeszcze nie. Więc musimy ładować te swoje prywatne pieniądze, żeby zbudować wiarygodność, nie? Ale... Tak to ale chcielibyście to celowo bardzo chcemy, zbieramy teraz pieniądze, zbieramy pieniądze, bo chcemy złożyć jeden duży fundusz na takie późniejsze etapy, nie? Bo wiesz, ja mówiłem też o tym Rzeszowie, że jest dużo pieniędzy na te pierwsze etapy. Ja uważam, że jak ktoś zaczyna, to te tam 300, 400, 500 tysięcy zawsze znajdzie. Natomiast jest część biznesu, która pomimo, że się dobrze rozwija, on niekoniecznie za te pieniądze dotrze do rentowności, czy nawet jak dotrze do rentowności, to nie ma na rozwój, nie? I nie ma pieniędzy na te kolejne rundy. A wy chcecie się exitować w tych kolejnych rundach, czy...? Wiesz co, zależy, jak my się chcemy exitować tak szybko, jak się da, ale najczęściej z naszego doświadczenia, że raczej druga runda to jest kolejny inwestor, większy od nas. I ten, no. Ale rozwodnicie się, tak? No oczywiście, że tak. No macie właśnie jakieś plany, żeby wyjść ze swoim projektem globalnie? Bo wychodzicie, bo macie jakieś... No wychodzimy tam z tymi projektami globalnie, nie? Ale jeżeli mówisz teraz, nie ma tutaj ludzi, którzy to robili na startupach, tak? To, nie ma, dokładnie, to nie jest tak, że wy macie z tyłu głowy to, że nie ma ludzi, nie będzie w Polsce takich... Nie, będzie, ja w ogóle, ja mam taką swoją teorię, ale wiesz, może za parę lat się będziemy śmiali, że wydałem wszystkie pieniądze na startupy i przeputałem, tak? Zamiast kupić, kurde, 40 mieszkań, rozumiesz, nie? I służyć jakieś, nie powiem, nic nie robić, czy tam mniej robić. Natomiast ja mam taką teorię, że się jednak rodzi jakaś taka fala, że takie miejsce jak tutaj, że się rodzi z tej przedsiębiorczości, taka magma, w której coś się wyłoni, nie? Dużego, że była ta pierwsza duża polska fala, tak? Że powstały 3-4 duże portale gigantyczne, które ludzie zarobili duże pieniądze. Tak? Potem była te rzeczy typu Gadu, Bankier, Many, tam Allegro oczywiście, nie? I tak dalej, czyli tam takie chwile potem. A teraz się musi coś nowego urodzić, nie? No bo te proste źródła portalowe się pokończyły.
ja też bardzo wierzę w to, że się jakieś jednak będą globalne projekty, pomimo tam, różnych opinii w branży, że te globalne projekty się będą rodziły. Nie? Ja czytam mrzonką, że będziemy mieli projekt jakiś globalny, taki kurczę wertykalny na miarę Google gówno, ale jakiś niszowy polski produkt globalnie może zaistnieć i zaistnieje. Znaczy, nie wiem, no jest jakieś kilka niewielkich przykładów, no nie wiem, jakiś tam GetResponse, tak? Który w ogóle od początku zaczynał tylko ze działu za granicą i chyba całkiem sobie dobrze radzi, dopiero po pewnym czasie wszedł do Polski. Chłopaki ściółci próbują od jakiegoś czasu. Nozbi sobie ładnie to bootstrapuje ten biznes, bardzo ciekawy to jest case, ale... Codility, tak. No jest tutaj, no siedzą biznesy, które... No do nas coraz więcej przychodzi ludzi, że od początku nie chcą być na Polskę, nie? Bo też Polska jest jakiś, wiesz... Projekt, który w Stanach jest niszowy i sobie fantastycznie radzi, to jego kopia na Polskę sobie nie poradzi, no bo to jest za mały rynek po prostu. Znaczy to nie jest mały rynek, 4 milionów ludzi, tam połowa z tego ma internet, nie? Ale mimo wszystko niszowe projekty nie wejdą, bo znaczy nie, jest to za mały rynek i trzeba myśleć globalnie. No i to jest jakieś wyzwanie, którego my się też uczymy, nie? A powiedz, dlaczego Polacy nie chcą wchodzić na świat? Wystawiam się, że są dwa powody, nie? Że po pierwsze ten rynek jest wystarczająco duży, żeby zawsze ludzie na nim zarabiali tylko na tym rynku. Rozumiesz, nie? Znaczy to wielu ludzi się dorobiło w różnych branżach nie eksportując. A po drugie, my nie mamy tradycji eksportu w ogóle, mi się tak wydaje. Że wiesz, znaczy, że jakbyś był Estończykiem, Słoweńcem, Litwinem czy Łotyszem, to byś w ogóle nie myślał o robieniu czegoś na to jest niewiele biznesów, które tam mogą wyjść lokalnie, bo jest 1,5 miliona ludzi mieszka, tak? Nawet tam w Słowenii bardzo bogatych, raczej relatywnie bogatych. A co sądzisz o opinii, że startupy to druga banka internetowa? W Polsce nie. W Stanach w tej chwili jest druga banka, ale co z tego? Znaczy to tak, ewidentnie w tej chwili, znaczy wiesz, ja bym uczył Rona Conwaya i tam Brada Felda, czy mają przecenione startupy, no. To jest tylko kwestia, że ktoś to od nich odkupi, no. Mi się wydają te wyceny być chore, ale to jest tak, że w Polsce tego nie ma. W Polsce nie ma problemów wysokich wycen, wyjść horrendalnych, no. Nie tworzy chyba nikt. Nigdy nie było. Nigdy nie było. Nie, no była bańka internetowa w 2000 roku, no co mam ci powiedzieć, no. Ktoś położył na portal Arena 60 milionów złotych, tak, czy tam 8 milionów złotych, tak. I pracowało, słucham? Poland.com było, na w arenie pracowało 100 osób w najlepszym momencie, tak? Bezprzychodowo, też było coś takiego, tak? Dobra, a mówi, że 3 lata już inwestujecie, jak wygląda zwrot z inwestycji? Mieliśmy na razie jeden exit. Jak właśnie inwestorzy na to reagują? A nie mamy inwestorów, mamy tylko swoje prywatne pieniądze. To jakie macie rozwój inwestycji? Już nas to. Wiesz co, korporacyjnie mamy napisane 3 do 5 lat, ale naprawdę my chcemy zrobić to jak najszybciej. Znaczy, to wiesz co, my jesteśmy prywatnym biznesem, więc my chcemy jak najszybciej wychodzić. Jak ja mógł z czegoś wyjść po pół roku, a zdarzają się takie sytuacje, że po pół roku ktoś zaczyna chodzić wokół spółki, to, no to tak, no teraz myślę, że zrobimy w ciągu następnego pół roku, 8 miesięcy, 2 exit, no bo tak jesteśmy już dosyć blisko, nie? Ale to jest rynek jest dosyć zamknięty exitów, nie? No bo branżowi nie kupują, bo każdy branżowy mówi, no to ja to zrobię sam tak. Przyciągę strasznie. Słucham? Strasznie przyciągę. Poza tym oni zawsze wiedzą, że tam siedzi tam w tym, czy w tym, już nie chcę wymieniać nazwami, mają tam po 4 teamy deweloperów, no ja zrobię to sam tak. Taka jest rozmowa. Branżowi nie kupują, większe fundusze nie zbierają. Wyceny. To jest branżowy. Przychodzi ktoś i mówi, że chce za 3 miliony za spółkę, której wykonanie... A ja się pytam, czemu tak mało? A wykonanie to jest 3 tygodnie pracy teamu. No ja wiem, ale to wiesz co, teraz bez konkretów nie ma co rozmawiać, nie? Bo z kolei pytam się, ile tych, teraz nie proszę nie czepam się o netu, tak? Absolutnie nie. Ile z tych nowych rzeczy, które tworzą ci duzi wypaliło? No? Mało. No właśnie. No bo to jest 3 tygodnie pracy teamu, ale za tym jeszcze nie ma lidera, rozumiesz, to jest korporacja. Tak, to jest kwestia wycen, oczywiście, że tak. Oczywiście masz rację, to jest kwestia wycen, tak, no, ale to... A przychodzi do was to jest najlepszym przykładem, że nie ma bańki internetowej. Przychodzi do was nowy startup i na co zwracacie uwagę? Na produkt, traction? Na ludzi. Na ludzi? Na ludzi. Mhm. Na ludzi. A portfel startupów? Jakaś konkretna dziedzina? W co inwestujemy? No generalnie... To jest tak, że mamy 3 zmienne, tak? Takie już książkowo, ludzie, rynek i tam pomysł, nie? Ale ludzie są najważniejsi. Znaczy wiesz, może być cyfny pomysł, jak jest super człowiek, się go ciągnie za uszy, taka sprawa. Na tym początkowej fazie. W tej początkowej fazie, no bo co z tego, że ktoś ma fajny pomysł i ja wiem, że on tego w życiu mi nie dowiezie, no. Pomysł jest nic nie warto. No. Czyli nie musi mieć jeszcze traction jakiegoś dowodu? Nie, co dowodu jak ma traction, ale my inwestujemy dużo w PowerPointy, nie? Za dużo, my inwestujemy w PowerPointy.
Za 5 minut będzie pizza, więc niestety musimy przerwać tą fajną dyskusję, ale Bartek chyba nie ucieka jeszcze, mam nadzieję, więc jeszcze będzie jak z niej pogadać. Słucham? Nie, jeszcze raz. 5 minut nie mamy? 5 mamy więcej właśnie do pizzy, ale jeszcze muszę dodać wejściówkę. A, dobra. Także po pierwsze, powiedzcie, kto w ogóle chce wejściówkę na Startup Weekend? Dobra, Bartek, powiedz, kto zadał najlepsze pytanie z tych osób? Nie chcę co robić. Jeszcze raz zgłoszcie się. Pętliczek, pętliczek zielony, stoliczek, na kogo wypadnie na tego pęc.